Ostatni tydzień obfitował w premiery i zapowiedzi nowych gier. Mroczna seria Diablo jak zwykle prezentuje epicki zwiastun dla czwartej odsłony tej opowieści. Baldur's Gate po raz trzeci poruszy serca szerokiej rzeczy fanów, prezentując wyśmienitą oprawę graficzną. Udana filmowa adaptacja powieści Duna zaowocowała nową grą, osadzoną w uniwersum stworzonym przez Franka Herberta. Barwne, wirtualne mordobicie w postaci szóstej części klasycznego tytułu Street Fighter. Oraz Fortnite z najnowszą wersją silnika graficznego Unreal Engine 5.1, wspierającego ray tracing na kompatybilnych kartach graficznych, dzięki czemu cukierkowa grafika wzbogaci się o soczyście naturalne efekty świetlne. Jeśli planujesz zainwestować w sprzęt, który pozwoli na komfortowe granie we wszystkie te nowe tytuły, potrzebujesz solidnego fundamentu, aby go zbudować. Obudowa Cooler Master Cosmos od 18 lat jest wzorcem doskonałej cyrkulacji powietrza, obfitej objętości pozwalającej na swobodne montowanie najwydajniejszych komponentów w połączeniu z rozbudowanym systemem chłodzenia wodnego, całego stosu dysków i przerośniętych zasilaczy. Pulse Hardware demonstruje najnowszą wersję Kosmosa, wydaną z okazji 30-lecia firmy Cooler Master. Jeśli zastanawiasz się, co warto zamontować w takiej obudowie, Hardware Unboxed prezentuje testy wydajności różnych gier na platformie składającej się z najnowszego GeForce'a RTX 4090 w połączeniu z procesorami AMD. Materiał zawiera czytelne infografiki, które pięknie obrazują moc nowego GeForce'a. Allowing it to drive 37% more frames in our test. On paper it's about 30 to 50 watts higher than the RTX 4080. Niedawno AMD zaprezentowało swoje najnowsze karty graficzne, które wydają się sensowną alternatywą dla GeForce'a. Nie tylko pod względem ceny, ale też poboru energii i wielkości. Optimum Tech pokazuje, że do zbudowania wydajnego zestawu nie jest potrzebny Kosmos. AMD Radeon RX 7900 XTX mieści się w sensownej obudowie, którą można swobodnie podnieść jedną ręką i umieścić na półeczce z książkami. Jeśli szukasz przewodnika pokazującego, jak zmontować taki zestaw, Wendell z kanału Level One Tech też bierze w swoje ręce najnowszego Radeona i pie czołowicie dobrane pozostałe komponenty i montuje całość w obudowie o tradycyjnych rozmiarach. Całość wygląda schludnie i skromnie, ale wygląd zewnętrzny jest w tym przypadku jedynie złudzeniem, bo w środku kryje się moc.
Der Bauer, ekspert overclockingu, prezentuje kolejną część swoich przygód z GeForce'em RTX 4090, który trochę mu się popsuł i którego popsuł zupełnie, próbując w chałupniczych metod naprawy. Karta po wysłaniu do eksperta została naprawiona, ale po tym jak trafiła w ręce kurierów, wróciła martwa. Wnioski. Jeśli kupisz GeForce'a, który przez ostatni rok pracował w koparce kryptowalut, przygotuj się na podobne przygody. Fine-tuned means an AI that was specifically designed and trained for one task. Dr. Karol Zohar-Fahir. Dr. Karol Zohar-Fahir przygląda się nowemu algorytmowi sztucznej inteligencji od DeepMind, który przetrawił ponad miliard zdjęć. I tak wytrenowany model nauczył się rozpoznawać wzorce wizualne i tekstowe i w wielu kontekstach jednocześnie. Oraz przyjrzał się również algorytmowi Stable Diffusion w nowej, drugiej już wersji, wyraźnie poprawiającej szczegółowość otrzymywanych rezultatów. Jeśli chcesz, pod filmem jest link do strony, na której możesz pobawić się uproszczonym algorytmem do generowania obrazów zwnioskowanych z tekstu. Są też linki wszystkich materiałów, do których się tutaj odnoszę. Jednak polecenia wydawać trzeba w poprawnym języku angielskim, więc warto je zweryfikować na przykład w tłumaczu Google. Ja próbowałem wygenerować obraz dla hasła Informatyk przygotowuje film dla YouTube'a. Wersja angielska pokazuje wszystkie wady uproszczonej wersji tego modelu, czyli na przykład zdeformowane palce. Wersja polska jest absurdalna, bo pokazuje sebiksów na plakatach z jakiegoś niskobudżetowego serialu. Jumping over a man watering his garden in space. Marcus Brownlee zastanawia się, jak w przyszłości będzie wyglądała praca kreatywna z wykorzystaniem zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, które już teraz wynikami swojego działania nierzadko biją na głowę efekty pracy profesjonalistów. Jak będą wyglądały nowe prawa autorskie i prawo patentowe w odniesieniu do algorytmów, które do swojego działania wykorzystują miliardy źródeł, z których wiele jest chronionych prawem. Co to w ogóle oznacza, być chronionym prawem? Jak bardzo jest to abstrakcyjna idea? Fireship prorokuje dramatyczne zmiany w środowisku programistów, odnosząc się do ostatniego fenomenu kodu generowanego przez algorytmy sztucznej inteligencji bezmyślnie wklejanego jako odpowiedzi na Stack Overflow, czyli portal, którego celem ma być podpowiadanie programistom właściwych rozwiązań dla ich problemów. W kolejnym materiale wskazuje 10 trendów, które w nowym 2023 roku mogą wśród programistów być przyczyną kilku załamań nerwowych. Na koniec błogosławiona idea sugerowana m.in. przez Linusa Torvaldsa w odniesieniu do kodu w jądrze Linuxa. Nie zagnieżdżaj. Jeśli twój kod sięga głębiej niż do trzeciego poziomu, to znaczy, że coś robisz źle. W tym przykładzie widać też, do czego nadaje się JavaScript. Do przygotowania obrazowej prezentacji, jak nie należy robić. To tyle na tą chwilę. Jeśli się Tobie podobało, kliknij łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj. A jeśli chcesz jakoś pomóc, nakarm algorytm, napisz jakiś komentarz. Tak czy inaczej, zajrzyj tu jeszcze kiedyś. Cześć!